Nigdzie nie ma za bardzo węgla, tym bardziej problem jest z grubym węglem. Węgiel był dostępny u was kiedyś, prawda? No był, ale od maja już nie mamy węgla. Moi sąsiedzi dzwonią, że przywiozą węgiel i zaraz jest dosłownie rój ludzi, jak to wysypa. Rosyjski? Tak się pali im tyłek, że muszą odblokowywać towar, który poblokowali, bo ludzie nie będą mieli czym palić. Za kilka dni zaczyna się jesień. Powoli trzeba już włączać ogrzewanie, a od wielu z was dostajemy sygnały, że węgla po prostu nie ma. Pan Sasin mówił tak. Na jesieni ten węgiel dla indywidualnych odbiorców na pewno będzie dostępny. Pani Moskwa, mamy duże zapasy, jeśli chodzi o paliwa, gaz i węgiel. Sprawdźmy więc, jak sytuacja wygląda naprawdę. Pani Moskwa? Dzień dobry panu. Chciałbym kupić węgiel do ogrzania domu, 2 tony. Na razie na zapisy, bo czekamy za towarem, w sumie tydzień już. Na chwilę obecną mamy dostać aż jeden samochód, albo może załapiemy się na 2, jeszcze nie wiemy. Ile za tonę na tych zapisach? W granicach 3500. Nie wiem, czy dojdzie dostawca w tej cenie, w której obiecał. 3500? W moim odczuciu, z tego co widzę po dostępności, jeśli chodzi o grube węgle, to nie ma skąd brać i sytuacja przez najbliższe 2-3 miesiące pewnie się nie zmieni. Halo, dzień dobry. Chciałem zapytać, czy węgiel jest dostępny. Chciałbym kupić taki do ogrzania domu, 2 tony. Wie pan co, no jako tako teraz z kopalni polskich, no to nie kupimy nigdzie tego węgla, bo po prostu my jako przedsiębiorcy nie możemy dostać. Ten węgiel, który teraz importują z zagranicy, z Kazachstanu, z Indonezji, z tych innych krajów, no to po prostu my tego nie bierzemy, bo to jest jakościowo bardzo zły węgiel. A ceny mamy też takie wysokie, że u nas między 3000 a 4000 kosztowało. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym kupić węgiel, żeby ogrzać dom, 2 tony. Czy jest w ogóle dostępny? Wie pan co, bo my z śladowej ilości będziemy przywozić, bo się boimy, tak? Bo nie wiadomo, co na rynku się będzie działo, więc przywozimy węgiel no, na czepkę tylko. Mhm. I zapisujemy ludzi właśnie, czy się zgadzają na cenę i wie pan... O ile to jest za tonę? No bo wie pan co, no ja jak zobaczę fakturę, około 3000 byłby węgiel w sprzedaży, około tak, ale to jest... W tamtym roku za 1000 kupowałem. Za 900. Panie Morawiecki, panie Sasin, słyszeliście to? Jak się wytłumaczycie przed tymi ludźmi? Jak wytłumaczycie się przed wszystkimi Polakami?